Studio jają, co oni tam nadają, aż ręce opadają, jak z drzewa wiśnie pędz. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ryszard Makowski i Paweł Dużewski. Ryszard, co ty będziesz taki osowiały? No co, daj jakiś swój żart, osowiały, osiwiały, osywiały. Daj spokój, dasz radę. Daj spokój, wykosili nas. Kto? 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 Ratata, Pikachu, Lapras, Dratini. To oni są teraz w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Nie o to chodzi. Studio Jajo miało być hitem lata 2016. No i chyba jest. No właśnie, nie jest. Teraz tylko wszyscy Pokemony. Zobacz, ale ma fizjonomię. Ty, on jest podobny do tego... Lecę, na korytarzu jest. Rysiek! Zaczynamy. Studio Jajo. Pędz. Nie złapałem go. Zaczynamy. Mamy telefon, jak zwykle z Milanówka. Dzień dobry, pani Zofio. Halo! Mówi Jessica z Wąbrzeźna. Panie Ryszardzie, tak? Dzwonię, żeby panu powiedzieć, że ja też nie złapałam. Znaczy, to miłe z pani strony, ale czego pani nie złapała? No tego Pokamerona. Wie pan, wyżarł mi kawę, wypił ciasteczka. Co? Uciek. To u mnie było tak samo. Warszawa. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Nowoczesnej i partii grozi utrata dotacji. Przedstawiciel Nowoczesnej wyraził zdziwienie tą decyzją i oświadczył: nasza partia banksterów działa transparentnie, zgodnie z żelazną regułą biznesu. Pierwszy milion trzeba ukraść i następne też. Nie jest prawdą, że nowy dyrektor TVP2 nie ma poczucia misji. Już przed laty pan Marcin tworzył program Polskie Zoo, a w radiu audycję zatytułowaną Syp. Ma zatem rozpoznanie sytuacji na Woronicza. Jest pierwsza zmiana w ramówce. Panorama w Dwójce będzie trwała 60 minut na godzinę. Przed krakowskim sądem ruszył proces przeciwko twórcom filmu Nasze matki, nasi ojcowie. Strona niemiecka oczekuje, że postępowanie ostatecznie wyjaśni, czemu antysemici z Armii Krajowej napadli w 1939 roku na III Rzeszę. Na świadka wezwano Franka do lasa. Wydarzenia w Polsce są śledzone z uwagą za oceanem. Halo Max! W Stanach nikt nie ma pojęcia, gdzie leży Europa, gdzie leży Polska. Jednak w kręgach wojskowych słychać głośną kpinę z ustaleń szczytu NATO w Warszawie. Oto na wschodniej flance Europy od Estonii do Bułgarii pojawią się 4 bataliony żołnierzy Sojuszu. I to rotacyjnie. To jest dokładnie tak, jakby porządku w całej Polsce miały strzec 4 posterunki policji. I to na kółkach, jak wóz drzymały. Jeżeli te rewelacje kogokolwiek uspokoiły, to na pewno prezydenta Putina. Z Waszyngtonu dla Studio Jajo mówię, jak jest. Z Waszyngtonu dla Studia Jajo mówił, jak jest. Studio Jajo. Pędz. Tu fotograf Studio Jajo. Teraz każdy ma piksele w kieszeni i postanowiłem z tego skorzystać. Oto jak kwitnie patriotyzm śpioszkowy. A tu manekin, który wygląda nareszcie jak człowiek. Ta trzecia fota to nie było wejście do żadnego skarbca, tylko do toalety. Ledwie się przecisnąłem, a ten manekin to byłby bez żadnych szans. Studio Jajo. Pędz. Byłem na wakacjach na Gran Canaria. To jest taka wyspa, ale zwiedziłem cały archipelag. Nasz samolot lądował na każdej po kolei. Nie wiem, czy on nie mógł trafić, bo to z góry wszystkie podobne. Czy pocztę rozwoził tym Polakom, których biura splajtowały? Nie mam pojęcia. I pamiętajmy o jednym. Nie wolno ufać temu, co napisane jest w bilecie. U mnie w bilecie było napisane, że wszystkie taryfy lotniskowe pokrywa organizator. I ja wziąłem taryfę z lotniska do hotelu. I co? Organizator się wypiął. Dyrektor dążył do bójki. 70 euro zapłaciłem. Na dzień dobry. Wyzerowałem sobie kartę kredytową. I jeszcze jedno. Rzecz, której nie będę tolerował. Wiecie co? Że ten pilot nasz normalnie wpychał mi się do pokoju.
co wieczór do łóżka. Ale już po powrocie poszedłem do tego biura i do tej pani i mówię, jak to możliwe? A ona do mnie, i to z krzykiem, i mi czyta. Panie Pawle, wyspa Gran Canaria, hotel 3 gwiazdki, 7 nocy z polskim przewodnikiem. Studio Jajo. Pens. Poradnik Studio Jajo. Dziś potrącimy tematykę śmiechu. Wiadomo, śmiech to zdrowie, więc poznać głupiego po jego stosunku do sera. Śmiech ma jednak różne odcienie i jest gradacja jak w skali Richtera. Śmiech ultradyskretny. Szef opowiedział dowcip sprośny, odrażający. Połowie korporacji zbiera się na throw-up, ale my walczymy o premię. Ale to byłoby kwintne. Albo oglądamy program w TVP i coś nas rozśmieszyło. Z tym, że wiadomo, są wytyczne, że to są suche żarty i nie wypada okazywać kontentu. Co wtedy robić? Pociągamy porządnego łyka, może być nawet woda i wtedy bez obaw o gardło oddajemy się wesołemu ha, 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 ha. Oczywiście po uprzednim udaniu się w dyskretne miejsce, gdzie nas nie wypatrzą zaprzyjaźnione, ortodoksyjne lemingi ze skłonnościami do kabelkowania. Są jednak momenty, kiedy śmiech wybucha jak wulkan i nie ma mowy, aby go powstrzymać siłą woli. Taka sytuacja. Idziemy grupą i jest wystająca płyta chodnikowa, której jeden gościu nie zauważy. Zahacza szubkiem lakierka i leci w tym świątecznym ubraniu na facjatę, machając zabawnie rękami i rzucając ze względu na wrodzoną kulturę adekwatną i elokwentną wiązankę kurczaczek w bagażnik kopany. No trudno się powstrzymać od paroksyzmów uciechy. Ryczymy na całego. A że reszta konduktu patrzy na nas z wyrzutem i wszyscy mają poczucie humoru. Z tym, że jak pamiętam, nieboszczyk też uważał, że śmiech to zdrowie. Koń by się uśmiał. A tamten gościu, co fiknął, tylko się otrzepał i na stypie był duszą towarzystwa. A kawały takie sypał, że śmiechu co nie miara. Nawet wdowa się ubawiła ultradyskretnie. Ha, ha, ha. Studio Jajo. Pens. Piosenka ta powstała na podstawie rozmów z wieloma znerwicowanymi osobnikami. 3, 4. Miewam drgawki, liczne czkawki, trzęsą mi się wciąż nogawki. Gdy o 4 RP słyszę, jak astmatyk ciężko dyszę, a przyczyna ewidentna jakże jest, bo ja się boję PiSu i prezesa kaprysów. Gdy noc przeszyje ostry pisk, to pewnie mnie przestraszył PiS, a potem drę się już na PiS, bo ja się boję PiSu, niby chcą kompromisu. Lecz w oczach mają wrogi błysk, no i łajdakom chcą dać wpysk. Taki naprawdę jest ten PiS. Mam wysypki, grypki, chrypki, tęt na tętent też za szybki. Mam zawroty, zimne poty, w szczękościsku mam nawroty. A przyczyna ewidentna jakże jest, bo ja się boję PiSu. Bardziej nawet niż kryzysu. I byle szelest, byle świst, ja zaraz myślę, że to PiS i tyka we mnie każdy zmysł. Bo ja się boję PiSu, ich niecnych popisów. Ciągle Polaków robią spis, stawiają na patriotyzm, tak demoniczny jest ten PiS. Bo ja się boję PiSu, na szczęście jest redaktor Lisu. On będzie kopał, będzie gryzł, żeby pogrążyć wraży PiS, czy to w TV, czy w którymś z pism. Bo ja się boję PiSu, już samego napisu. Na szczęście kocha mnie PO, ubawi kontaktowe szkło, będzie się z kodem w marszach szło. Na szczęście kocha mnie PO, ubawi kontaktowe szkło, będzie się z kodem w marszach szło. Studio Jajo, co oni tam nadają, aż ręce opadają, jak z drzewa wiśnie bęc.